Witam państwa bardzo serdecznie. Maciej Kietliński, bliżej giełdy, czyli w prostych słowach o inwestowaniu. O czym dzisiaj sobie porozmawiamy w dzisiejszym odcinku? Proszę, oczywiście, na początek zapoznać się dokładnie z zastrzeżeniami prawnymi, już tradycyjnie. Natomiast. Konkretnie agenda dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, tradycyjnie już zagraniczna spółka tygodnia, tym razem będzie to spółka, która naszym zdaniem może mieć również potencjał do obserwacji w przyszłości. Dalej Gazprom wstrzymuje przepływ gazu przez Nord Stream 1, jakie to może mieć konsekwencje nie tylko dla polskiego rynku, polskich spółek, ale również zagranicy Europy i ogólnie Unii Europejskiej. Dalej, pierwsza jaskółka recesji w Polsce, czyli komentarz do danych gospodarczych z zeszłego tygodnia. Dalej, co dalej z podwyżkami stóp procentowych w Polsce, jak to może wpłynąć na kredytobiorców, być może na banki i jakie perspektywy dla naszej gospodarki powoli zaczynają się rysować. I już też tradycyjnie polskie spółki tygodnia, które naszym zdaniem mają potencjał do tego, żeby być obserwowane. Więc, szanowni państwo, pierwsza kwestia zagraniczna spółka tygodnia, która naszym zdaniem zasługuje na to miano, to jest Uranium Energy Corporation. Jest to spółka amerykańska. Dlaczego jest jej ciekawa, dlaczego naszym zdaniem warto ją obserwować w przyszłości? Jest to główny producent uranu w Stanach Zjednoczonych, więc ta spółka jest bardzo silnie skorelowana, jej wyniki, jej też jakby cała, powiedzmy, linia biznesowa jest bardzo silnie skorelowana z elektrowniami atomowymi. To jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze, to tylko dla przypomnienia, jeden gram wzbogaconego uranu dostarcza energii porównywalnej z trzema tonami węgla brunatnego, więc to tutaj efektywność... Wykorzystaniu uranu no jest nieporównywalnie większa. Natomiast co jest bardzo istotne, w obliczu aktualnego kryzysu energetycznego z powodu ograniczonych dostaw węgla z Rosji, ograniczonych dostaw również ropy, gazu ziemnego, państwa nie tylko Unii Europejskiej, ale również Stany Zjednoczone zaczynają poważnie myśleć o powrocie czy też rozwijaniu programów atomowych. Pierwsza kwestia, Niemcy już. Zapowiedziały do niedawna, że będą stopniowo odchodziły od energetyki jądrowej na rzecz OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, natomiast w obliczu tego, co się aktualnie dzieje na linii Moskwa-Waszyngton, na linii Moskwa-Berlin i w ogóle w sytuacji wojennej, tudzież właśnie szantaży, energetyczne ze strony Rosji, Niemcy poważnie rozważają powrót do programu jądrowego w postaci wykorzystania energetyki jądrowej do wytwarzania Energii, więc to jest jakby jedna ważna kwestia, istotna. Druga kwestia, tutaj też proszę zwrócić uwagę na informacje, które Państwu zawarłem. Raport Bank of America tutaj, analitycy tego, tego banku wydali właśnie raport na temat rynku uranu, na temat energetyki właśnie jądrowej. W którym to wskazują, że ta energetyka i ceny uranu mogą znacząco wzrosnąć, jakby z dwóch powodów. Pierwszy powód, o którym właśnie wspomniałem, to jest ograniczenie. Podaży czy ograniczenie eksportu uranu przez Rosję. Tutaj Państwu zawarłem informację, że rok temu import z Rosji i Kazachstanu wynosił 49% całkowitych dostaw. To jest naprawdę no, znaczący, znaczący udział. Więc w przypadku, kiedy Rosja zaczęłaby używać szantażu energetycznego również w postaci uranu, no to znaczące ograniczenie podaży przy stałym popycie. Może dać szansę na zwiększenie cen uranu. Pierwsza kwestia. Druga kwestia to też warto o tym wspomnieć, że. Istnieje taka, bardzo, znaczy jest, jest bardzo istotna elektrownia atomowa Diablo Canyon w Kalifornii. Ta elektrownia jest bardzo potężną elektrownią atomową, która generuje 10% całej energii, energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych. Natomiast ta elektrownia atomowa miała być wygaszana do 2024 roku. Natomiast w obliczu tego, co się właśnie dzieje na linii Waszyngton-Moskwa, władze właśnie Kalifornii Poważnie rozważają jednak niewygaszanie działania tej, tej elektrowni, a jednak dalsze jej wykorzystywanie. Więc, z jednej strony, potencjalne ograniczenie podaży uranu ze strony Rosji, z drugiej strony, potencjalne utrzymanie popytu ze strony właśnie tutaj elektrowni atomowej Diablo Canyon w Kalifornii. Pierwsza kwestia. Druga kwestia, również potencjalne. Rozszerzanie, czy może inaczej niewygaszanie, czy, czy rozwijanie energetyki opartej na atom, o atom w Europie. Więc tutaj wydaje nam się, że ta spółka może być ciekawą spółką, właśnie do obserwowania, przy oczywiście założeniu, że dalej Rosja będzie wykorzystywała szantaż energetyczny, jako powiedzmy broń przetargową, czy też po prostu element negocjacji z Europą, czy też ze Stanami Zjednoczonymi. Że Rosja to potrafi, to już o tym wszyscy wszyscy wiemy, czego doświadczamy, jeżeli śledzimy media, ale o tym będzie w dalszej części tego odcinka. Jeżeli chodzi o samą spółkę Uranium Energy, ona też ma dosyć, nie posiada zadłużenia, ma dosyć silną pozycję gotówkową, więc wydaje się spółką ciekawą. Ja Państwu pozwolę sobie pokazać wykres tej spółki, który jest dosyć ciekawy. Proszę zwrócić uwagę właśnie na, na wykres i na sytuację, sytuację techniczną. Tutaj spółka, jeżeli chodzi o sam oscylator RSI, on wszedł praktycznie do poziomu silnego wyprzedania poniżej 30 punktów niemalże, po czym zaczyna odbijać. Na, 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 na MACD również ta sytuacja jest dosyć ciekawa, znaczy on też był mocno wy, wyprzedany i zaczyna, zaczyna odbijać, więc może być to jakaś sytuacja sprzyjająca nazwijmy to podejmowaniu właściwych decyzji przez państwa. Więc tak spółka właśnie wygląda, to już państwu zostawiam do dyspo do decyzji, co, że tak się wyrażę, z tą sytuacją zrobić, ale myślę, że przy aktualnej sytuacji energetycznej ta spółka może mieć potencjał. Dalej, szanowni państwo, szybko, płynnie przechodząc, pozostając również też w temacie szantażu energetycznego, Gazprom wstrzymuje przepływ gazu przez Nord Stream 1. To już w kilku naszych poprzednich odcinkach był ten temat poruszany. Też spółki, naszym zdaniem ciekawe spółki polskie były warte obserwowania właśnie zakładając ten szantaż energetyczny, który jak widać Powoli zaczyna się ten scenariusz realizować. To znaczy, krótko mówiąc, Gazprom poinformował, że z przyczyn oczywiście technicznych przepływ gazu przez Nord Stream 1 zostanie wstrzymany od 31 sierpnia do 2 września. No, mogłoby się wydawać, że to są raptem 3 dni, więc, więc tutaj. No, czy to jest taka bardzo istotna wiadomość? Na no, trzy dni może jakoś bez gazu wytrzymamy. Może i wytrzymamy, ale to jakby nie o to w tym wszystkim chodzi. Przede wszystkim rynki zareagowały bardzo, bardzo nerwowo. Bardzo, bardzo nerwowo, ponieważ z Rosją nigdy nic nie wiadomo. Nie wiadomo, czy ten przesył na pewno zostanie przywrócony po tym, po tym terminie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Nie wiadomo, czy ten przesył zostanie przywrócony w poprzedniej przepustowości. I trzecia kwestia, nie wiadomo czy takie sytuacje się nie powtórzą, zwłaszcza że powoli powoli no na razie mamy jeszcze sierpień, ale niedługo rozpocznie się za kilka miesięcy sezon grzewczy, a w takiej sytuacji no tym bardziej kraje europejskie uzależnione od rosyjskiego gazu będą tym bardziej Uzależnione właśnie od niego i będą bardziej wrażliwe, można powiedzieć, na tego typu szantaże. Czy ktoś jest w stanie zagwarantować, że ponowna sytuacja, ponowna przyczyna techniczna i nazwijmy to awaria w cudzysłowie, tego oczywiście to są nasze spekulacje, ale myślę, że mądrej głowie dość posłowie, więc czy takie sytuacje się nie powtórzą? Myślę, że tutaj no, nikt tego zagwarantować, przynajmniej na razie nie może. Tutaj widzę komentarz spółki energetycznej jak czy mobil ostro do góry. No to są właśnie, to się tak to, to, to jest właśnie reakcja na to, że Rosja jakby coraz bardziej próbuje testować na ile sobie może pozwolić, na ile będzie w stanie wymóc. Na Niemczech, na, 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 na krajach europejskich, być może jakieś ustępstwa. Ja tylko przypomnę, że w poprzednim odcinku poruszaliśmy temat bardzo niskiego poziomu wody w Renie, co na pierwszy rzut oka może nie wydawa się wielkim tematem, natomiast zachęcam Państwa do zapoznania się z tym odcinkiem, ponieważ tam dosyć szczegółowo opisujemy, jak to jest bardzo duży, bardzo poważny czynnik ryzyka do tego, by wystąpił kryzys w Niemczech, ponieważ REN jest głównym szlakiem przesyłowym surowców energetycznych w Niemczech. W 2018 roku, kiedy przepływ czy m, przesył, właśnie, przep, przepraszam, m, prze, przeprawa czy jakby prze, przesył y, surowców energetycznych, właśnie drogą wodną przez REN został wstrzymany, PKB Niemiec w wyniku tego ucierpiało. Spadło tam, jeżeli dobrze pamiętam, około 0,7%. Więc Cała, właśnie wstrzymanie żeglugi na Renie jest bardzo poważnym problemem w Niemczech. Więc mamy tak. Potencjalne wstrzymanie żeglugi na Renie, czyli prze przesyłu tych wszystkich surowców energetycznych przez Ren, pierwsza kwestia. Druga kwestia, coraz to śmielsze działania Rosji, jeżeli chodzi o szantaż energetyczny. Tutaj mamy kolejną, najpierw mieliśmy słynną turbinę, teraz mamy jakąś przerwę techniczną. No myślę, że swobodnie możemy spodziewać się, że jeszcze tego typu sytuacje mogą wystąpić w przyszłości. Więc z jednej strony to jest bardzo duży czynnik ryzyka dla Niemiec, z drugiej strony jest to duży czynnik ryzyka dla Polski. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, przypomnę tylko, że Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, więc jeżeli gospodarka niemiecka ucierpi, tam dojdzie do recesji w wyniku właśnie z jednej strony kryzysu energetycznego, z drugiej strony w wyniku właśnie wstrzymania żeglugi na Renie, no to niestety, ale my też, nie tak się wyrażę, w cud cudzysłowie, oberwiemy rykoszetem. Tutaj też ostatni punkt, który Państwu tutaj zawarłem, to magazyny gazu w Europie są oczywiście uzupełnione w czyli czy 35%, no ale jednak są bardzo uzależnione od stałych dopływów gazu z Rosji. Dlaczego jest to istotne? Jak w ten sposób, jak to wpływa na polską gospodarkę? Z kolei tutaj jeszcze państwu pokażę wykres gazu, więc proszę zwrócić uwagę, że tutaj to jest cena w euro za megawatogodzinę, yy, megawato więc proszę zwrócić uwagę tutaj, za, proszę zwrócić uwagę na no naprawdę bezprecedensowy wzrost cen, wzrost cen gazu, który no, jest no, drastyczny, można powiedzieć wzrost. Właśnie w wyniku dużej zmienności, niepewności, spowodowanej właśnie tym, nazwijmy to tą przerwą techniczną zapowiedzianą, co prawda, ale jednak w przesyle gazu z Rosji. I dalej, jak to wpływa na polskie spółki? Przede wszystkim na grupę azoty. Grupa azoty, ja przypomnę, jest to producent nawozów azotowych. Do produkcji nawozów azotowych używa się, znaczy jest wykorzystywany właśnie gaz. Grupa azoty są znaczącym konsumentem gazu. W związku z powyższym, tutaj ktoś by mógł powiedzieć, z grupą to jest dosyć ciekawa historia. To znaczy, na samym początku, kiedy ceny gazu zaczęły w Europie rosnąć, na pewno Państwo, jeżeli śledzicie, to pamiętacie, to już się zaczęło rok temu. W wyniku na początku nazwijmy to kryzysu covidowego, przerwania łańcuchów dostaw, te ceny gazu zaczęły rosnąć, przy czym one rosły też dynamicznie, ale jednak grupa azoty bardzo na tym zyskała. Ktoś mógł powiedzieć, no ale jak to jest możliwe, że grupa azoty, która jest, konsumuje, wykorzystuje gaz jako surowiec, a nie jako to nie jest produkt grupy, produkt grupy azoty, tylko jest to surowiec do produkcji nawozów azotowych. Dlaczego w takim razie, skoro koszty surowca wzrosły, czyli teoretycznie powi marże powinny spaść, dlaczego w takim razie grupa azoty była znacznym beneficjentem tej sytuacji? No dlatego, że grupa azoty sobie z tym świetnie poradziła, ponieważ wszelkie koszty przerzuciła na klientów. Stąd też były znaczące wzrosty cen nawozów azotowych. Natomiast w ostatnim czasie, kiedy pojawiła się właśnie ta informacja o... Znaczącym o właśnie tym przerwaniu dostaw gazu z Rosji i te ceny dynamicznie wzrosły, grupa azoty była zmuszona przerwać produkcję. Czasowo oczywiście zatrzymała pracę instalacji do produkcji nawozu w wyniku właśnie bezprecedensowego wzrostu cen gazu ziemnego. Aktualnie zakłady w Puławach, gdzie znajduje się właśnie, znajdują się zakłady produkcyjne grupy azoty, ograniczyły produkcję amoniaku do około 10%. Więc stąd też mogę Państwu pokazać wykres. Stąd też właśnie widzimy ostatnie znaczące, dynamiczne, więc drastyczny spadek cen akcji grupy azoty z poziomu około 44 zł do poziomu, no dzisiaj 34 zł. Tak więc to jest, no, to jest ponad 20%, ba, ponad 20% spadek. Więc, więc tutaj 20, 20, no tutaj w skrajnym wypadku 27%, więc stąd też jest taka sytuacja, to też myślę, że Państwo, którzy śledzicie sytuację giełdową i próbujecie podejmować właściwe decyzje inwestycyjne, na to myślę, że też warto, warto uważać ustawiając się pod grupę azoty, że w tym przypadku właśnie o ile nazwijmy to w miarę przewidywalne i w miarę, Stabilny wzrost cen gazu sprzyjał grupie azoty o tyle właśnie takie nagłe sytuacje, dynamiczne, bardzo drastyczne wzrosty cen gazu, jak widać tej spółce nie sprzyjają. To też, gdyby pojawiła się w przyszłości ponownie taka sytuacja, w której to Rosja może zastosować szantaż energetyczny, gazowy, jest szansa na to, że spółka czy, 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 czy to jej kurs może zachować się podobnie. Nie musi, ale oczywiście takie ryzyko występuje. Dalej Szanowni Państwo, temat główny dzisiejszego odcinka, pierwsza skółka recesji w Polsce, jak należy, czy jak można interpretować dane gospodarcze, które pojawiły się w ostatnim tygodniu, które spowodowały no, falę wyprzedaży i paniki na naszej giełdzie. O co chodzi? Przede wszystkim pojawiły się, pojawił się odczyt PKB naszego kraju za drugi kwartał, który to wyniósł. Wzrost rok do roku PKB w wysokości 5,3% wydaje się, że całkiem przyzwoicie, przy czym konsensus rynkowy, czyli tutaj jakby oczekiwania, były na poziomie jednego punktu procentowego wyższe. Czyli tutaj wzrost PKB był znacznie, znacznie poniżej oczekiwań, co spowodowało nagłą panikę, falę wyprzedaży. I teraz, co jest bardzo istotne, jakby dwie, dwie kwestie. Po pierwsze, w ujęciu kwartalnym, czyli kwartał do kwartału, PKB spadło o 2,3%. Można się było w miarę tego spodziewać i jeżeli chodzi o trzeci kwartał tego roku, to też wszyscy ekonomiści, analitycy w większości przypadków zakładają, że też te dane PKB będą słabe. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszym kwartale, to też Państwu tutaj zawarłem na, na slajdzie, w pierwszym kwartale tego roku PKB w ponad 80% wynikało, Wzrost ze wzrostu zapasów, ponieważ wojna w Ukrainie, sytuacja na, na rynku, sytuacja gospodarcza niejako skłaniała tutaj firmy, przedsiębiorstwa do zwiększania zapasów. Teraz te zapasy powoli zostają opróżniane, powoli się firmy z tych zapasów po prostu wyzbywają. Natomiast powoli z dwóch powodów. Po pierwsze spada popyt konsumpcyjny. To jakby to jest naturalna kolej rzeczy tutaj, w te, znaczy w tej sytuacji gospodarczej, jaką mamy oraz też jest słabnący eksport. Więc jakby krótko mówiąc, bo też może warto wyjaśnić sobie jedną rzecz w kontekście, często słyszy się w mediach od różnych osób, że będzie recesja techniczna, realna i czy czym to się różni, o co w tym wszystkim chodzi. Więc tak, jeżeli chodzi o samą recesję techniczną, której też wspominał, możliwości wystąpienia tejże recesji, wspominał prezes Adam Glapiński, prezes NBP, na czym ona polega? Recesja techniczna polega na tym, występuje w takiej sytuacji, gdy dwa kwartały z rzędu dynamika PKB, kwartał do kwartału jest ujemna. Czyli teraz już mamy jeden kwartał, dynamika jest ujemna, w sensie kwartał do kwartału PKB spadło o 2,3%. Jeżeli okaże się, że PKB za trzeci kwartał wobec PKB do, za, za drugi kwartał, ta dynamika również będzie ujemna, Wtedy Polska wejdzie w stan tak zwanej recesji technicznej. Jak mówię, definicją recesji są dwa kwartały z rzędu o ujemnej dynamice. Dlaczego jest to tak zwana techniczna recesja? Co to znaczy? To znaczy, że jest to recesja przy spadającym PKB, ale równocześnie przy niskim bezrobociu i całkiem. Wysokiej produkcji przemysłowej, dlatego też Państwu zawarłem dane na samej górze tego, tego slajdu, pokazujące również dane z rynku pracy, dane z rynku, właśnie jeżeli chodzi o zatrudnienie, jeżeli chodzi o poziom płac i o produkcję przemysłową. Czyli ta recesja, która w Polsce, przynajmniej na dzień dzisiejszy, może wystąpić, ona będzie wynikała właśnie z tego, nazwijmy to zupełnie. Mm, Nietypowej sytuacji, właśnie zwiększania tych zapasów i potem schodzenia, schodzenia z, tych, z tych zapasów, a nie że występuje recesja, tak zwana realna. Recesja realna wtedy, kiedy jest wysokie bezrobocie, niska produkcja przemysłowa i ogólne zubożenie społeczeństwa. Więc na to trzeba zwrócić uwagę i też nie dać się, znaczy, może inaczej, być odpornym na próby wywoływania paniki przez, przez niektórych nazwijmy to hmm, nie, przez niektóre osoby. Więc tyle, jeżeli chodzi o czy to będzie recesja w Polsce na razie. Jeżeli wszystkie tutaj znaki wskazują na to, że ta recesja będzie raczej techniczna, a nie realna, więc na razie przynajmniej nie ma powodów do większych obaw. Przy czym też Państwu zawarłem tutaj wykres, co dalej z podwyżkami stóp procentowych w Polsce. To jest bardzo istotne, ponieważ sam, sam, sam ten fakt wystąpienia nawet recesji technicznej skłania. Rada Polityki Pieniężnej do powiedzmy weryfikacji pewnych założeń polityki monetarnej. Co to znaczy? Tutaj jeden z członków RPP, Henryk Wnorowski, wypowiedział się, że podwyżki stóp procentowych możliwe są we wrześniu, może jeszcze w październiku, natomiast ten cykl podwyżek raczej jest już bliski końca, zwłaszcza, że inflacja w sierpniu może wynieść tyle, co w lipcu około 15,6%. RPP zakłada, że CPI, czyli wskaźnik inflacji, zacznie, powiedzmy, nieznacznie spadać. Krótko mówiąc, w takiej sytuacji, jaką obecnie mamy na rynku, na, rynku, na rynku pracy, na rynku, na giełdzie, tak, i jeżeli chodzi o gospodarkę przede wszystkim, raczej należy się spodziewać, że ten cykl podwyżek stóp procentowych raczej zacznie się już kończyć. I ewentualna podwyżka stóp procentowych we wrześniu, raczej prawdopodobnie tu będzie, będzie to rozważane, czy to będzie 0,25%, czy 0,5%. Czyli po prostu, jeżeli będzie jakaś podwyżka, to nieznaczna, przynajmniej tak tutaj rynek zakłada. Dlatego też Państwu załączyłem wykres. Ta zielona linia pokazuje, jaki jest aktualny konsensus rynkowy, jeżeli, cho, jeżeli chodzi o poziom tej głównej referencyjnej stopy procentowej w Polsce. Więc, krótko mówiąc, Raczej sytuacja w Polsce nawet możliwość wystąpienia tej recesji technicznej skłania RPP do tego, żeby stopy procentowe ten cykl podwyżek raczej już wygaszać. Jest to informacja myślę, że pozytywna dla kredytobiorców, to pierwsza kwestia. Dla sektora bankowego jest to informacja, już o tym rozmawialiśmy, jeżeli dobrze pamiętam dwa odcinki temu. Z jednej strony Podwyżki stóp procentowych są dobre dla banków, ponieważ zwiększają potencjalne przychody odsetkowe, czyli z kredytów udzielonych. Z drugiej strony powyżej pewnego poziomu rosną koszty ryzyka, to znaczy jest to koszt, jest to ryzyko dla banku, że po prostu kredytobiorcy przestaną spłacać kredyty. Przy, nazwijmy to, akompaniamencie słabych danych gospodarczych, no raczej można się spodziewać, że sektor bankowy może na tym wszystkim ucierpieć. Więc proszę zwrócić uwagę na to, że na ten wykres zieloną linię raczej zakłada się tutaj w najbliższym czasie, powiedzmy po odstępie rocznym, raczej podwyżkę stóp procentowych o 0,25, może 0,5, nie więcej. Więc myślę, że jest to, oczywiście to są założenia na dzień dzisiejszy, ale myślę, że jest to dosyć interesująca informacja. I Szanowni Państwo, spółki tygodnia. Dzisiaj spółki będą dwie. Pierwszą spółką tygodnia jest Mobruk, jest to jeden z największych w Polsce przetwórców odpadów przemysłowych, można na pierwszy oka pomyśleć, no dobrze, ale w takim razie, jak tutaj ta spółka może zyskać na aktualnej sytuacji, nazwijmy na linii Rosja, reszta świata i ewentualnego szantażu energetycznego. Jest to spółka dosyć ciekawa, ponieważ Tutaj spółka posiada, spółka posiada znaczne zapasy tzw. mułów węglowych, które są składowane w osadniku w jest Spółka podała podczas konferencji wynikowej, że posiada około 3, 3 milionów ton tego paliwa, które aktualnie ich ceny kształtują się w wysokości od 230 do 300 zł za tonę. Tutaj podałem Państwu szczegółowe dane, że po przerobieniu tychże, tychże właśnie osadów, tych, tych mułów węglowych, tutaj po, jakby po ich przerobieniu, tutaj potem ich, ich wartość wzrasta do około 500-600 milionów złotych, cała wartość tego, tego, nazwijmy to, tych, tych osadów, tych mułów węglowych, co stanowi blisko jedną drugą kapitalizacji całej spółki. O co chodzi? Proszę zwrócić uwagę, ja Państwu pokażę na wykresie MOBRUK, Proszę zwrócić uwagę co się wydarzyło kilka dni temu. Tutaj spółka zyskała prawie, no powiedzmy w skrajnym w skrajnej sytuacji prawie 20%, dlatego że jakby jakie jest główne story grane pod tę spółkę. Story jest takie, że jeżeli znowu Rosja zacznie uskuteczniać szantaż energetyczny, o którym już wiele spółek pod to jest granych, chociażby Bumech, chociażby Famur, JSW czy Mobruk, w takiej sytuacji koszty węgla, koszty gazu, koszty Wszelkich, nazwijmy to paliw kopalnianych, znacząco wzrosną. Więc ta spółka Mobruk i właśnie te, nazwijmy to, te muły węglowe, które spółka posiada, które niejako przetwarza, bo jak przypomnę, jest to spółka przetwarzająca odpady przemysłowe, ich wartość również wzrośnie. Do tego stopnia, że spółka, tak jak wspominałem, poważnie rozważa sprzedaż właśnie, sprzedaż właśnie tego, tego paliwa. Więc jest to spółka, która może nie bezpośrednio potencjalnie może zyskać, tak jak to chociażby jest w przypadku, nazwijmy to JSW czy PGNiG, to jest to spółka, która pośrednio może zyskać na szantażu energetycznym poprzez wzrost, nazwijmy to, kosztów węgla, ropy, gazu i wszelkich pochodnych tego. Ja Przypomnę też spółkę FAMUR, która produkuje maszyny wydobywcze, więc ona też niejako pośrednio zyskuje przy całej tej sytuacji. Więc pierwsza spółka Mobruk, myślę, że jest warta obserwowania. Ktoś może powiedzieć, że no dobrze, w takiej sytuacji tutaj ona już bardzo mocno, bardzo mocno wzrosła, też na wskaźnikach jest mocno wykupiona. Tutaj widać, widać na, 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 na świeczkach, że jest teraz w pewnym obszarze czy, czy okresie oddawania, oddawania zysków w porządku. Natomiast tak jak zastrzegam, Story grane pod tę spółkę jest takie, że być może ponownie Rosja może zastosować szantaż energetyczny, tak jak to miało miejsce chociażby parę dni temu. W takiej sytuacji w wyniku pewnego, pewnej paniki, czy po prostu znacznej niepewności na giełdzie, mogą znowu wzrosnąć ceny paliw energetycznych i pośrednio również mogą zyskać takie spółki, jak chociażby Mobruk, więc ja zachęcam Państwa do. Obserwowania tej spółki oraz tego, jak się zachowują jej notowania w reakcji na informacje, właśnie makroekonomiczne, gospodarcze. Proszę zwrócić uwagę na, na wskaźniki, jak ona wygląda na wskaźnikach. Tutaj tradycyjnie wiersz z niebie, na niebiesko. PDOE na dzień dzisiejszy 11, 11, 19. Średnia dla branży to jest 44. PDE na ten rok. Prognozowany to jest 10,86 i P/E na rok następny to jest 831, czyli wydaje się, że na tle pirs czyli spółek porównywalnych dość tanio, PDE, do czy to jest cena zysk, czyli stosunek aktualnej kapitalizacji do zysku netto. Więc tyle, jeżeli chodzi o mobruk. I jeszcze Państwu pokażę. Pokażę jeszcze, przepraszam, następną spółkę JSW. JSW spółka też jakby grane story dokładnie to samo, czyli ewentualny, potencjalny szantaż energetyczny ze strony Rosji. Pierwsza kwestia, druga kwestia. Wszystko wskazuje na to, że wojna w Ukrainie będzie wojną na wyniszczenie, wojną pozycyjną, wojną bardzo długą. W związku z powyższym musimy brać to pod uwagę, że, że za jakiś czas nastąpi sezon grzewczy i w tej sytuacji no, nie można wykluczyć, że Rosja ponownie zacznie uskuteczniać szantaż energetyczny. To też taka spółka jak JSW może być potencjalnym beneficjentem takiej sytuacji geopolitycznej. Też chcę Państwu pokazać, jak to wygląda na wskaźnikach na, wy... na wskaźnikach, które wziąłem z bloomberga, wycena PDE, czyli wskaźnik cena zysk na chwilę obecną to jest 2,23 średnia dla 5,29, późniejsze wskaźniki na ten rok, to jest 0,93, więc wydaje się, że naprawdę dość tanio, wskaźnik na rok następny 2,40, więc zdaje się, że dużo już tych sytuacji potencjalnie negatywnych zostało uwzględnionych w cenie. Warto myślę też zwrócić uwagę na wykres, tutaj on też już te wskaźniki zaczynają powoli wchodzić w okres, w obszar, przepraszam, wykupienia, więc zwłaszcza po ostatnich kilku tutaj sesjach, no więc... Jest to sytuacja, którą trzeba gdzieś, powiedzmy, mieć, mieć na uwadze, natomiast tak jak tutaj podkreślam, story zarówno pod jedną spółkę, czyli Mobruk, jak i pod JSW, to jest szantaż energetyczny ze strony Rosji, więc raczej tutaj bym zakładał obserwowanie tej spółki w ujęciu raczej długoterminowym. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję za oglądanie. Proszę o lajkowanie, subskrybowanie, komentowanie, bo komentarze czytamy. Staramy się odpowiadać na Państwa potrzeby, jeżeli chodzi o zawartość tej prezentacji. Też jest to dla nas ważne, czy Państwu taka formuła się podoba, odpowiada, czy coś byście Państwo może dodali, zmienili, jak się Państwu to podoba. Ja zachęcam do oglądania. Webinarów moich kolegów Przemysława Kwietnia, Michała, Stajniaka i Łukasza w programie Bliżej Rynków. Z mojej strony to wszystko. Ja Państwu dziękuję i zapraszam na następny odcinek, który będzie tradycyjnie jak co wtorek o godzinie 16. Dziękuję i zapraszam za tydzień.